Cześć, witajcie, z tej strony Kapsel16 i witam was w filmie z ciekawostkami o Kel Mitchell. Już tylko jeden odcinek dzieli nas od zakończenia ciekawostek o aktorach, którzy wystąpili w serialu Game Shakers, jak wydać grę. W tym momencie, w prawym górnym rogu, powinna wam wyskoczyć ankieta. Na ankiecie znajdują się seriale, o kim chcielibyście ciekawostki, także zachęcam do zaznaczania oraz do oglądania dzisiejszego materiału. Lecimy! Kel Jorahi Reich Mitchell przyszedł na świat 25 sierpnia 1978 roku w Chicago w mieście Illinois w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie aktor ma 39 lat. Pierwszy film aktora został wyprodukowany w 1997 roku przez reżyserów o imieniu Brian Robbins oraz Billy Burton. Tytuł tego filmu to Good Burger, który trwa godzinę i 35 minut. Gatunek filmowy to komedia. Mitchell prócz aktorstwa jest także raperem. Za sobą ma już 8 albumów muzycznych. Otrzymał 2 nominacje. Kel Mitchell był w 2 związkach. Pierwszy związek aktora był z Tissy Hampton, która zagrała w filmach Bolger in Hindsight oraz Gunkhead. Ich związek trwał 5 lat. Drugi związek jest Asia Lee, z którą jest już po ślubie. Nawiązując do poprzedniej ciekawostki, gdy był z Tissy Hampton, miał 2 dzieci, Lyric Mitchell oraz Allure Mitchell. W aktualnym związku ma dziewczynkę o imieniu Whitsom. Na Facebooku obserwuje go 131 tysięcy osób, a na jego Instagramie ponad 390 tysięcy. Aktor posiada kanał na YouTubie, na którym ma 69 filmów i ponad 31 tysięcy subskrypcji. Prócz serialu Game Shakers, jak wydać grę, zagrał także w 23 innych filmach. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli się Tobie spodobał, to zapraszam do klikania łapki w górę, a także do subskrybowania kanału. Tu macie mój poprzedni film z ciekawostkami i to tyle. Trzymajcie się, do następnego czwartku i cześć.